Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Fable 3. Ja jestem Kalwador i właśnie chciałbym Was zaprosić do oglądania. I zaczynając od początku, to tak. Pozarabiałem trochę kasy jako lutnista i kupiłem właśnie bohaterce nową zbroję, jak widać, dla rycerza. Hełmu nie zakładałem jej, bo sam uznałem, że po prostu wygląda w tym hełmie trochę dziwnie, więc po prostu hełm zdjąłem, a wszystko zostawiłem. Tatuaże tak samo, wszystko jest. I podczas gdy nie nagrywałem właśnie Fable'a, porobiłem parę misji i jak widać zostało 12 pieczęci gildii do zdobycia, by uzyskać poparcie ludzi z Bowerstone. No i właśnie się tak zastanawiam. Napraw wszystko. 1745. Okej. Okay. No właśnie, wcześniej nie miałem takiej opcji. Kiedyś jak jeszcze grałem na innej postaci po prostu, to wszystko naprawiałem po kolei, tak właśnie tutaj podchodziłem, wszystko naprawiałem i tak dalej. No i trochę to tak, to dziwne było, ale dobra. Więcej mi czasu zajmowało, ale dobra, jak wiem, że już teraz jest taka możliwość, że mogę, no, od razu tutaj z mapy świata brać, no to co innego, tak? Właśnie, tutaj jakąś misję mam dostępną. Kto tu mi tę misję to daje? A, to są drzwi. Damy się wrota z Millfields. O matko, ile kosztują? Dobra. Ile mam kasy? 78 tysięcy, okej. Tak. Spędziłem 5-10 minut, żeby zarobić jako lotnisa i naprawdę tak kasa przyszła. A tutaj jest jakaś misja? Nie. Ale mi się wydaje, że klątwa Silverpines. No to już później. Okej, właśnie się tak zastanawiam, którą misję wziąć. A, no i jeszcze coś na temat misji. No to tak, aktywowałem misję, że gnomy są złe i trzeba te gnomy właśnie zbierać ze wszystkich części świata. Co tu jeszcze? Pióro jest potężniejsze, czyli to ta misja z wioski Brightpool, co trzeba zbierać te książki. To od razu też ją wziąłem. I właśnie tak się zastanawiam, którą misję wybrać, bo brakuje 12 pieczęci gildii, tak? No ale jestem dobry, więc zrobię tą misję z największą ilością pieczęci, no nie? Czyli trzeba udać się właśnie do tych magów i tam trzeba chyba zagrać w czymś, tak? Jakiejś przygodzie, no, to trudne nie jest. I tak, moje plany są na Fable takie. Moje plany na Fable są takie, że wyrobię przy bohaterce postawę, czyli właśnie posługiwanie się bronią strzelecką. Potem wezmę się za broń białą. Gdzie to mnie prowadzi? Zajmę się właśnie tą bronią strzelecką, a potem właśnie no. A potem no, wezmę miecz i na końcu może jak będzie mi starczyć, albo jak będę chciał, to po prostu rozwinę magię. I don't believe it! You're a hero! I mean, you're a real hero! That's just what we need! I am Madron of a thousand faces, and this is Caliv, Lord of the Fairies! And lo, as I have attested, there is a third who is counted among our number! Oh, for goodness sake, Mark! My mom wants me home for supper! Fine. And lo, that's Jim. Now, Princess Phyrexia has been taken by an evil baron to another plane. Will you rescue her? All you have to do is take this magic orb, and you'll be transported to the Baron's realm. What say you, hero? Will you aid us? Will you aid her? She. Dobra. Nie owijając bawełnę od razu. O matko. O. No i właśnie tylko się przejdzie tą misję i już będzie się miał poparcie ludzi. The hero wakes. Long had she harbored thoughts of vengeance against the evil baron. Get on with it. Philistine. So it was that the hero came to the little village of Lightwater, a pretty hamlet nestling under the brooding battlements of the evil baron's castle. It's a very pretty village. Gdzieś to widać tych magów? Our hero Nie. resolved to talk to the townsfolk and see I what she could kasa. find out about the missing princess. You're kidding, right? If the hero starts talking to all the villagers, we'll be here forever. Well, some players like talking to people, immersing themselves in the story world. This is like when you told me people read item description. Excellent. The hero's gonna talk to Arturo.
Now we can get things. Greetings, stranger. I can see from your good looks and heroic demeanor that you must be on a quest to rescue the princess. I saw her yesterday, carried off by the Baron's evil servants, a troop of hobs. They took her through this gate to the castle on the hill. What, that's it? No clues to solve or anything? Well, the hero has to figure out how to get up the hill. You mean, like, by climbing it? Hey, no spoilers. The hero decided to investigate the eerie tower on the hill. It's not very eerie, though, is it? Ben, you did the tower, didn't you? Yeah, but I thought you said pretty. What kind of adventure has a pretty tower on a hill? Be quiet, you two. I'll deal with this. Oh la la, monsieur climatique. Ah, now you're talking. Proszę was, ja mam te wilki na strzała. Coś jeszcze? A tam jeszcze są. And so the hero slew the last of the wolves, which had proven to be a mighty challenge. And far more exciting than rabbits. No. Yeah, bit predictable though. The novelty of the rabbits wears off a bit when you realise you can't fight them though, doesn't it? No. Nie chcę mi się ich słuchać, bo naprawdę oni są nudni. The hero entered the Baron's factory. Teddy bears? What are teddy bears doing here? Aren't they sweet? I put them in. Nice, eh? Yeah, they are. They are nice. You know what we don't want in the evil Baron's castle? Anything nice. Shh! Here come the princess and the Baron. Help! Oh, somebody please help! I've been kidnapped by the evil Baron! I am the evil Baron, and the princess shall be my wife. And all these bears will... No bez sensu, po prostu bez sensu. Evil stuff, for they are evil teddy bears. I shall never marry you. Oh, she's spirited like that. Dobra. Otwieramy skrzynkę. Wise old man suddenly appeared before the hero. Riddle me re, cried the old man. Oh no, not one of your puzzles. They're far too hard. Just let her open the chest. If all trimps are tromps, and all tromps are trumps, then all trimps are definitely trumps. True or false? Actually, that's rather easy. Oh, just give her the sword! You ruined my puzzle. Took me ages to work that out, and now she's got the sword far too easily. No, should have been much harder. Just nudne po prostu. Czuję, że to będzie bitwa jakaś. Okay, who set up the lever? I thought you did. Well, I thought it was Jim's job. Quick, let's make something up. Well, how about it releases a cloud of lovely butterflies? Worst game ever. I'm serious. Well, how about a standard Hollow Man encounter? Oh. Yeah, let's have some bloody action. A, mi się fajnie broń świeci. Ja mam ofiarę na dwa strzały. Seria ludzie. Ta misja jest tak łatwa. I prędzej kurde zdobędę na tych piorach punktów gildii, żeby no. Zdobyć poparcia ludzi z Bowerstone. Naprawdę. No i następna mi gotówka wpłynęła.
Cię zastrzelę na jednego strzała. I jeszcze raz. Naładuję trochę. Ale fajnie, już się świecisz, kochana. No. And with the Hollow Men vanquished, the hero ventured on. Właśnie, co to się tak świeci? Nie mam pojęcia, może... Nie, to nie są... A może to tatuaże? Nie mam pojęcia. Dobra, never mind. What the fuck? Foolish hero. Your pursuit ends here, for you will be devoured by the killer monsters of this ravine. Co to za monstra niby? Co to jest? Legendarny kondom bogów plus 5. Aha. Spoko. Kurczaki. And the killer monsters are... Chickens? Morderczy drób. A chicken? Yes, I thought it was time to put in something cute. But also to make us think about our relationship with food and that. Bloody hell, Ben, you... Wait, let me fix it. There! This is no ordinary chicken. It's a fire-breathing demon chicken! Jak to nie można wszystkiego zapracować? Domyślne kurczaki. Rozprawię się z tobą. I kind of feel bad. Serio, na strzała mam. Nasty infection. That was just gross. Boże, mam na strzała te kurczaki. Hero will feast chicken flesh tonight. Żadnego damage'a. I thought the hero was done for that time. Żadnego damage'a mi nie zadało po prostu, żenuła. Fire-breathing demonic, chickens of doom! The hero emerged into the light to find the evil baron at bay. Help me, hero! You're my only hope! Chwileczkę, przerwę na chwilę filmik. Przepraszam, koleżanka do mnie dzwoniła. O nie, chłopacy, tak nie lubię. O, jak fajnie. A. Widzicie, właśnie to mi się podoba, jak ona fajnie to liczy. Słuchasz mnie, stary. Jeszcze 8 pieczęci, no to... Wkurzające są te hobesy, naprawdę. Jeez, raz. Dwa. Super. Zajebiste. Zaskakujemy. Curse you, hero! You're going to kill them all, aren't you? Dobra, jeszcze raz prawie tak. Kill her! Kill her! Zostawię się z wami tak, bo mi się nie chce. LOL? WTF?
Another hot down! Damn you, hero! Damn you! I should have paid for better elite guards. Nie masz. Zrej to. Igi. Jeszcze. Stop that hob killing! Blast you! Jelena. Dobre. Stop that hob slaying! Just let them kill you, damn it! Dobra, was załatwi pistolet. This cannot be! No patrz, wkurzasz mnie, stary. Baron's elite guards lay at the hero's feet. Nothing now lay between her and the evil Baron. I challenge you to personal combat, hero. But know that I am immune to all weapons save one. A magic sword. That is the bane of my existence. Which there is no way you could possibly tak, have. Tak, tak, tak. The sword! The Bane sword! It cannot be! No! I am slain! What kind of rubbish game lets you kill the villain in one blow? Well, you gave the hero that Baron's Bane sword. Yeah, but it wasn't supposed to be so easy to get. Oh, give it a rest, will you, please? Come on, back to the game. Hero! Thank you for saving me. How can I ever repay you? I can think of something. Yeah, the hero kisses the princess. Two girls kissing? A cliche. An incredibly hot cliche. It's ironic. It's a self-aware commentary on the nature of the cliche. An incredibly hot self-aware commentary on the nature of the cliche. I did not see that coming. What a great ending! This hero has no time for petty human emotion. No. Nothing matters but the glory of battle. I think the hero loves her, but faced with a dangerous and uncertain future, she made the noblest choice to protect the princess from it. Oh, come on, don't ruin it. I'm with Ben. While initially hurt and confused, the princess grew to realize that the hero had acted selflessly and her love grew stronger than ever. Fine, she can think that, but the truth is much more sinister. Już chcę skończyć ten wątek. No. Ukończone misje dotyczące związku, WTF. Great work, my friend. You are fantastic. You have to be the best hero of all time. I'm going to have my bard stroke sorcerer compose a song about you. Whatever. We bestow upon you the title of Honorary Master of Dungeon. Okay. Pieczęcie gildii, kula magii. If I may say so, madam, you have succeeded most admirably in gaining well, a large measure of popular support. A bit of gaming. Dobra. Teraz sobie jeszcze... When's the next już mogę wrócić do kwatery ruchowej, ale przód muszę załatwić parę spraw. Miecz. A, ten miecz był taki. The armory is at your disposal. Stroje. O, to już tutaj mam też, że sobie kupiłem wszystko i w ogóle. Well, that certainly makes a perfect conversation piece for all sorts of horrible conversations. You've heard the expression worth a small fortune. When people say that, they're referring to. Normalnie aż kasa się wysypuje. This amount of money. A to tylko prawie 100 tysięcy, okej. Co ja chciałem jeszcze F3. Nie, to już było.
To już było, to można iść po prostu do Bowerstone i rozpocząć dalej kampanię naszą. A resztą misji się zajmę po prostu później. Stary klucz. Dobra, później misję zrobię. Resztę misji raczej. Teraz na razie się muszę tym zająć. A właśnie, ile kosztuje pap? Dostosuj cenę normalne. Nie no. Dobry zarobek. Jeszcze coś tu mogę kupić. Sklepik kupiony. Tu wszystkie domki kupione. Właśnie, posprawdzę sobie, czy wszystko pokupywałem. Morningwood, o. Fortune nie będę kupował, bo nie będzie z tego żadnych zysków. W Millfields nic nie kupię, bo na razie mnie nie stać. W Silver Pines jeszcze nie odkryłem. Wioska Brightwall, o właśnie, tu. To będzie dobre. Nie starczy mi na Lombard. Pap jest za drogi. Na Kowala mi starczy. Fryzjer starczy mi. Dom Koko. Kupi wynajmi. I naprawimy. Okej. Okay. Trochę mnie to kosztowało, ale dobra. Krawiec. To można kupić. Ceny normalne, żeby nikt nie był zły na mnie potem, jak ustawię za wysokie ceny. Nie mam na to czasu. Obecnie nie na sprzedaż. Okej, no to kupię sobie tost. Fryzjera. Ile? Nie no. 500 coś. Kochany. Jeszcze coś do kupienia można? Nie, Winma nie. Na pap mnie nie stać już. Na kowala też mnie nie stać. Dobra, no to resztę sobie pokupuję później, bo tak, na to mi już nie starczy. Na sklep z meblami też nie. W Mistpeak wszystko mam, w obozie też wszystko mam, w obozie tym też mam. Później... O, rynek właśnie, rynek, tutaj. Kupię sobie wszystko. Oczywiście na to, co będzie mnie stać. Tutaj jeszcze sklepik jeden. Trochę kasy wydam, ale potem już będą takie przychody, że... Czemu mi wylazło z tej mapy? Nie, to nie jest na sprzedaż. To. Tak. Dostosuj cenę. Normalne. Sprzedawczyni mebli. Tam. Najmi. I naprawimy od razu. Dostosuj czynsz. Zaakceptuj. Co to jest? Alchemik. Lombard. O matko. Mike. To też kupię. Nie. Dostosuj czynsz. Normalny. Jeszcze coś może kupię. Nie, to nie na sprzedaż. Stylista. Kowal. To wynajmę i od razu naprawię. I pewnie jeszcze na tym stać. Magazyn w Bowerstone. Właśnie, magazyn jest chyba najbardziej, no, opłacalny. Poppy, gospodyni. Czy to nie tylko mi się kojarzy z LOLem? Pap. Tatuażysta nie starczy mi. Kurde, już na nic mi nie starczy. Dobra, to się później powykupuję. Na razie ładny przychód będzie. A tu trzeba właśnie do tego się tepnąć. Tak, ustaw jako cel. Same time next week. I się tepnę i zobaczymy, co dalej będzie. Do końca nie pamiętam wszystkiego. Matko. Ładny zarobek. Przynajmniej na tym jest. Gdzie jest piesio? A, już się odbugował. No.
Wcześniej to wyglądał, no, trochę inaczej, że tak powiem. No, ale na szczęście znajdował wszystko. Aha! Rebel Princess! O, Swift tutaj jest nawet. I'm on my way to the castle to report to your brother. And to try to find out what I can about his troop movements while I'm there. Ben's in the back room, arguing with Paige. Not an entirely unexpected situation. Ben seems to have a way with affairs. Cześć, zgadaj sam do siebie. A strange, troubled way. Tell you. I'm telling you, I downed 3 hollow men with one shot, it's true. I've never trusted a soldier in my life. I'm not going to start now. Will you tell her, Walter? Hey, I'm not getting involved. Look, look, there she is. Ask her yourself. Oh, give it a rest. Fine. I'll just stand here quietly then, shall I? You know, for a princess, you're a pretty decent person. Mm-hmm. People out there are starting to believe in you. I knew you two would get along in the end. Thank you for taking an interest in my social life, but we have even bigger problems now. Reva. He's been bleeding the city dry for years now, but it's never been this bad. We decided it was time to hit back. A small group of fighters managed to get into his mansion, but they never made it out. I believe they're alive. You're going to help me find them. Reva hosts some sort of fancy secret society party every week. We don't know what goes on, but we do know what the guests look like. It's the perfect chance to sneak in. Here, you'll have to wear this. Great! Where's my costume? What, I still can't come? What, even after the 3 hollow men story? Honestly, this is as bad as the army. Now everyone out. I have a party to dress for. I'll stay and make sure no one spies on you. Everyone out. You know, I'm starting to have serious doubts about our relationship. Dobra, w rezydencji łupiesz. I knew I should have gone up to the castle with Swifty. I just love how soldiers can come in and out of our secret hideout. Dobra, zakończę ten wątek fabularny i będzie super. Whatever you do, please don't let Mr. Finn follow you. I've had enough of him for one day. No. Proszę przebrać. I hope everything is in order. Zobacz wszystko, ubierz się, włóż wszystko. There's a lady behind that mask. That's the only thing of which I can't be certain. Dobra. I do Milfils, no. Ustawiamy jako cel. Tepniemy się. I jak już skończę tą ten wątek fabularny, mam nadzieję, że się to właśnie tak skończy, no to skończę odcinek, tak? No bo co tu można innego powiedzieć. Tylko trzeba trochę popylać kawał drogi. Właśnie nie zobaczyłem, jak mam rozwinięte. Chyba już mam postawę na 3. Tak. Tak myślałem, że postawę na 3, bo nowy właśnie ruch był. Znaczy nowa nie ma sobie w ogóle, więc no. Jest dobrze. Jeszcze 2 gwiazdki i będę miał na maksa i potem już będę walczył tylko wręcz. O, proszę bardzo. Jak tu chcę iść na przyjęcie, a wy mi przeszkadzacie? Jeszcze w takiej kwiatce walczyć. Jeszcze to wygląda trochę. Dziękujemy. Nastaw stópkę. Weź, bo mam cię na strzała, bałwanie. Właśnie, muszę też dobrze się rozejrzeć, w razie czego jakbym znalazł jakiegoś krasnala. Tam do tej misji. Znaczy, tego gnoma, ojej. Właśnie ciekawi mnie, czy właśnie już zbudowali ten most, co tak, no. Miał być rozbudowany do tego Driftwood. Ale to już później się tym zajmę. No jak na razie trzeba się zająć głównym wątkiem fabularnym. A tutaj tędy. Zajebistą mapę.
Tu jest. Have a million times worse. To jest. Tu muszę tam zejść. To mi to nie da spokoju. No. Kasa się zgadza. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? O, jesteś. Oh, I didn't notice you there. Papa. No, jak na razie jest 7 na 50 gnomów. Yes, hurrah! Aha, nie wiem dlaczego ona wiwatowała, nie wnikam w to po prostu. O, już obiad. No daj mi to, no. Mama, no! Jezu! Mikrofon wleciał do obiadu, no. Jezu, no. Zaraz to zjem, ja pierdzielę. Wybrała moment. Mówiłem, że będę nagrywał, to nie. Gdzieś tam się leją. Gdzie się leją? Zaraz, najwyżej ostygnie. Jezu, run! O, tutaj są bałwany. To bierzemy wam. Jeszcze. Już to wszystko, czy jeszcze ktoś? Tu jeszcze. Czegoś wam jeszcze trzeba? Kocha się? Zesrane? No, dziękuję. Z poważeniem, Judyta. Gdzie jeszcze miejsce do kopania? Chciałem powiedzieć człowieku. Jezu. Ja sobie skubnę trochę obiadku. I to ja rozumiem. Chcę tą posiadłość. Cześć. That really does suit you. Brings out the color in your eyes. Shall we? Tak, zaczynamy, dobra. Nie zjem tego, no jak na razie. Chodź, pejcz. Sobie skupnę znowu. Bit late, aren't you? You missed half the rituals and all the drinking. All we've got left is fizzy pop. We apologize. Oh, yeah. Well, just give me the password and we'll forget all about it, all right? The password? No, I'm just pulling your leg. Come on in. Master Reeve will be happy to have a few more conscious people around for the final ceremony. I wasn't kidding about the fizzy pop, though. These lightweights drink a lot. There's probably some cooking sherry left in the kitchen if you're desperate. Nah, don't blame you. Never touch the stuff myself. Well, except in the mornings. I can sort you out a nice orgy later on, should the mood take you. What do you say? Just keep walking, you strange little man. Of course, you'll have to pardon me, miss. I do have a habit of spouting the odd vulgarity. Master Weaver has often brought out his whip to rectify that very flaw in my character. These are really good. Bladderies. That's what I would say. It's just this way. Oh, you'll have such fun. Not drinks and orgies fun, you know, but it'll be a real laugh, I'm sure. Now, there are some ground rules. Master Reaver insists that nobody carries weapons into the ballroom. There have been some accidents. I'm afraid I need to keep mine. I'm here to find some friends. Oh, you're the brave noble rebels. Why didn't you say so? I'm an oppressed proletarian myself, you know. We're practically comrades.
If you just go through these doors, you can sneak past the party and rescue your fellow revolutionaries. Dobra, papa. There's one of my men. Kid, are you all right? Get out, now. Where are the others? All dead. Reaver knew you'd come. He's been waiting for you. What? I'll get him out. My, my, my! More busy little bees here to steal Reaver's honey. So industrious, so committed, so bloody annoying. When will you people learn to enjoy life? I'll enjoy killing you. Does that count? Oh, you're just full of spunk, aren't you? A true heroine. You must be lightning under the bedsheets. And now, as promised, the evening's pièce de la résistance. Another piece of the resistance. Voila! Oh, yes. Do try to put on a good show for my guests, won't you? Show? You expect us to entertain you? But of course. It's just a game, my little sweet. The Wheel of Misfortune. It's rather simple. Psychopata. I spin, you die, we watch. Really, it's a riot. Yeah. Why, no less than the most unsightly, most obnoxious creatures ever to contaminate this world. Super. Hobbesa, Jezu. Przebiorę się. Welcome to the sanctuary. Ah, the full masquerade costume. Any... Ach, Jezu. Od razu skrzynka otworzę. Zjem trochę obiadku. Mikstura zdrowia, Jezu. Mogę zaczynać. You will laugh, you will cry, you will have your sinews gnawed upon. Bring out the Hobbs! No to co, zaczynamy. Oh, oh, that Hobbs doesn't know what day it is. Let it get in, it probably never did. It died doing what it loved. Entertaining rich people! Things are tougher than they look. Oh, that hob's gonna be stiff in the morning. Well, stiffer than usual. That hob is dead, ladies and gentlemen. He is deceased. He is no more. He has shuffled off this mortal coil. Is it just me, or do they feel squishy when you hit them? Hey, why don't you pick on some of your own size? I don't know about you, but I find Hobbs rather sexy. I like a big mouth. In fact, I require a big mouth. You can say what you like about Hobbs, but you can't dispute their dress sense. So bold, so original, so fashion forward. Nah, the little critter got a good one in there. Good hit for the valiant rebel there! Amash, Amash, Imash, Imash. Getting out of hand. They're tougher than they look. I dziękujemy za przestawienie.
To jeszcze jeden został? Boże, już 250 pieczęci gildii. Ładnie. I wounded one. No. Odławcie się tym. One almost feels sorry for those repugnant beasts. Then one shrugs and waits for the next piece of carnage. Oj, kasa. Reaver's worse than I thought. What kind of mind dreams up something like this? Już mówiłem, psychol. Like the tales of my greatest conquests, the wheel simply demands to be spun. What delicious fate will it deliver this time? Oh. It's just not a real party without the elegant shuffles of these gentlemen, so hallowed and yet so hollow. Upiary. Ja tak lubię. Come on. The sooner we make our way through this sick game, the sooner we'll get our chance to kill Reaver. A, ty już poszłaś. I następna skrzyneczka. Jak fajnie. To ci już tutaj są? Let the tearing of limbs commence! Chop, chop! Aha. We've been advised not to call them zombies. The Hollow Man Anti-Defamation League is getting stronger all the time. It's a Hollow Man Massacre! Mam teraz strzała. He's gone down like a sack of spuds. Jeszcze raz. Undead spuds. Spuds. Ah, the satisfying sound of corpse being thoroughly washed. Don't you like? What a shame! Cut down in the prime of death! You dead men feel pain! You might want to ask that fella! Jeszcze? Jesteś chętni? I'm not used to fighting the dead! That corpse is taking one hell of a beating! Wkurzaj mnie już, no! Zdychaj. What a wonderful spectacle this is turning out to be, ladies and gentlemen. You're gonna tell your grandchildren you were here. Zdychaj. No. Zdychaj. O nie. It may have been struck, but it will never stop. Unless, of course, it's struck a few more times and falls over. Najgorsze. If he wasn't dead before, come on, he must be now. No jeszcze te największe się nadają, ale po prostu zajebiście. Nie, przynajmniej. Zabiję się zaraz, frajerze. Dobra. Ja nie mam tutaj zamiaru się dać z nimi. No. Dziękujemy za przedstawienie. Koniec. What a heartbreaking performance. The poetry of life and death was unspeakable. And you had to spoil it all by not dying. I'd read about hollow men before, but I'm not sure I ever believed in them. This better end soon. No. Oh, wheel, let your exquisite circumference regale us with violent thrill. No, ma dawaj, psycholu, szybciej. Mm. Ah, yes! I paid these bloodthirsty mercenaries out of my own pocket. With gold I took from the people, but still, they'd better not disappoint. Mercenaries. Finally, something I know how to fight. Ja sobie otworzę jeszcze skrzynkę i przegryzę.
Trochę obiadek. Their literacy may be lacking, but they do have a way with swords. Away we go! Well, that's one way to earn your wages. The life of a mercenary is a short and brutish one, and it was his first day as well. Come on, honestly! Today's mercenaries are just in it for the money! I'm sorry. It's all been a misunderstanding, really. Oh dear, give me a moment. It feels like a death to the family. Okay, next one! Don't think you'll be able to walk straight for a week after that hit. You're already dead! Just don't do it yet! Just a thought, it. Why don't you try avoiding it? It's alright, folks. We'll send his payment to his widow, won't we, Weaver? Oh, he should have blocked that, but he didn't. You're rubbish. Well, at least he isn't suffering anymore. No tego nie mogę na tym zadać, no. Fight back, you wimps! No, bardzo. Don't worry, mate. We'll dig that bullet. I should have got some more mana. Prawie jest. Will the Dauntless Rebel survive this round? Well, we'll probably. It's good to see them suffer first, isn't it? Prawie. He, to było fajne. To fajnie wyglądało. As it happens, I was bending the truth about having paid them. It was strictly a no-kill, no-deal arrangement, so you saved me a small fortune. Bravo! I've seen terrible things in my time, but never so much death. Reaver's gonna pay for this. No, oczywiście, że za to zapłaci. Jak będzie taka możliwość, to go skażę na śmierć. Enough games, Reaver! Oh, but they're such fun, and my guests do so enjoy fun. Time for another spin! Serio? Oh, now, this is a very special round. Wait till you see what treasures I have in store for you next. What now? We can't keep fighting forever. Ja tam mogę, mi tam się bitwy podobają. O nie, chyba to te z pustyni. Nie lubię ich. Są irytujące. I to bardzo. Okej, już. Ciężko jest jeść i grać jednocześnie. These delightful creatures in a rather inhospitable land, far from the turgid green of Albion. I do love to bring two cultures together and see which one dies first. Ladies and gentlemen, I give you tak, no. The Sand Fury! Co naprawdę irytujące. Oh, the Sand Fury couldn't get out of the way in time. You really have to concentrate. Ja przecież jedno zajmę. It should be a crime to kill such a graceful creature. Somebody please arrest that rebel. These sand ladies are tough. They'll take more than that to bury one. Oh, cha-cha-cha. It couldn't cartwheel out of the way. Don't you agree? No, they've killed one!
You should have done that Aquaman thing you do. Oh, such a shame. Back to the sands with her. To jest zawkurzające, bo tak osa drał tą gębę. You're just making them more angry, you know. Trochę przejmą te potworki uwagę. They don't call them sand fillings for nothing, and it's not because they get angry on the beach, ladies and gentlemen. Don't be alarmed, ladies and gentlemen, I think she's all right, and I think she's a she. It's so hard to tell. Oh, so much senseless death! And if you're having trouble coping, buy a copy of my book, 101 Jokes for the Recently Bereaved. No wdychaj no. Jeszcze jedna to gdzieś. No. Koniec. Coś tam wychodzi, bo ten łupiec coś chory na łeb. Wasn't that utterly enthralling? Of course, you should be ashamed of yourselves treating foreign visitors in such an unsociable manner. Oh well. I've really had enough of this. Otwarte, otwarte. Ile jeszcze tego? You holier than thou tak. Idealists, always thinking in the simplest, most binary of ways. But I quite agree. This game grows tiresome, and my guests, they grow restless. No need to get restless, sweetheart. Barry Hatch is here to take care of you. Fancy a quick jig? Oh, you're a rough one, ain't ya? But I like that in a woman. You're just... What? Wait, hey, Weaver! Help! No! Oh, dear. Do brutes have any idea how hard it is to find good staff? Still, one might as well enjoy the show. What's the use of a secret society without a little wytrzymałe. Secret after all? Nie lubię wilkołaków. This can't be happening. Where are they? You know, I do believe that you might survive this after all. How wonderfully unexpected. Poszedł następny. I think now, that is no way to treat my guests. O, dobre. Poszła. You do handle yourself rather well. My suspicions about your true nature would seem to be correct. Czego mi strzelę na ślepo? O. No. Taka opcja mi się podoba. A, dobra, never mind. I hope you're finding them amusing to fight. I don't want you to get bored. It's reassuring to see they can feel. No. Ile jest tych dwóch? No ma. Czemu mi strzela w ścianę, a nie w niego? That's it, my hirsute guests! Dig in! Dig in! Jeszcze jeden. No, dziękujemy. Mam nadzieję, że to koniec. This is the last party I take you to. Look out! Well, I must say, you've made me out to be a somewhat poor host. Rather rude of you to dispose of all my guests. Now it's your turn, Reaver.
Ooh. Dobry jest. Oh, my dear girl, why not stop all this bickering? The three of us could go up to my quarters and have a private party. Do you have any idea who this is? It's Logan's sister, the princess. The king's sister, a bona fide hero. Well, I wouldn't dream of coming between siblings. Well, that's not strictly true. There was that time. Anyway, best of luck with this whole revolution lark. Hey, perhaps we'll meet again one day. Tatty bye. Bloody coward. Would someone mind getting us out of here now? No. No i łupieżca został zgnojony. I to już chyba się kończy. Wątek fabularny, tak mi się wydaje. I never thought I'd side with royal blood, but you're nothing like your brother. The Bowerstone resistance will follow you without question. So long as you promise to change things when you take the throne. Poverty, children forced to work, people living in fear. You have to make it stop. Okay. Spoko. I promise. All right then. We should get back. We've got a revolution to plan. No. I say, these muskets are a bit... Ale ładnie mi już płynęło. No. About time someone invented a new kind of gun, I reckon. I zaraz skończymy po... Właśnie jak to jest? Nie wiem, jak to wszystko wygląda, ale okej. Czas przekroczyć kolejną bramę. Z kilkoma nowymi sojusznikami. U boku. Trzeba aż spojrzeć, kogo się to ma. You have the support of Bowerstone and its underground resistance, but you still have much to do before you can take Albion's throne. Mhm. No ale to kogo my tu mamy? Tak, ta klientka, znaczy tych dwóch braci, te magowie, Sabin, ten wieśniak od Sabin tu. Ta klientka, to nie pamiętam od czego ona była. Nie wiem, jakaś misja z nią była i ma u mnie popiera mnie. No i tutaj ta reszta, okej. Okay. No i Paige jest. No i tak mi się podoba. Sprawdzę sobie dalej, co tu mam. Pakiet przerażających gestów, nie. O, tak, jest, ulepszenie broni, w końcu. Zobaczymy, jak się broń zmieni. Mieczek, przód. Zmieniła się rękojeść. Tak mi się wydaje. Dobra. I pistolecik. Super. Ale zajebiście wygląda teraz, wow. Dobra, nie ma co się zacieszać. Widać jak już, no, niedługo będę u kresu tego i no. I droga do władzy już prawie będzie osiągnięta, że tak powiem. Okej. Okay. The speech will commence shortly. Eh? What's going on? All citizens gather at the castle for the king's message. The speech will commence short. This is never good. You should find out what it's about. I'd come with you, but there's a reason we stay underground. We'll see you at the base when it's over, all right? Dobra. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Znaczy to była druga część tematu odcinka właśnie poprzedniego. Dziękuję, że już co nie wiem, ktoś wytrwał właśnie do tego momentu i w następnym odcinku zajmę się dalszą fabułą. Więc dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!